Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o skrzypcach z Krakowa, ale nie będę Państwu pokazywał kolejnych skrzypiec, które mam w swoich zbiorach, ale stałem się posiadaczem bardzo ciekawego katalogu firmy, która pracowała na terenie Krakowa. Oni nie wytwarzali skrzypiec, byli tylko handlarzami, ale nie ukrywam, że no jest to ciekawe, bo była to nasza polska firma. Bracia Feigenbau w Krakowie mieli hurtownię instrumentów muzycznych oraz wszelkich przyborów do tychże. I tu mamy piękny katalog z roku 1928 roku. Była to hurtownia instrumentów muzycznych, gramofonów i części do tychże i specjalny dział rowerów i przyborów do tychże, latarki elektryczne, baterie i żarówki. No, szkoda, że akurat tutaj tych rowerów nie ma, no ale pokażę Państwu bardzo, bardzo ciekawe właśnie widoki instrumentów. Oczywiście są to instrumenty wzorowane na starych włoskich skrzypcach, na niemieckich, ale no w każdym razie bardzo bogaty jest ten asortyment. No tutaj już mieliśmy, a już mamy po skrzypcach, mamy altówki, później już mamy kontrabasy, czyli takie większe instrumenty, ale jest to bardzo ciekawe. No piękny dział futerałów do skrzypiec, no i wspaniałe, piękne smyczki, ponieważ nie ukrywajmy, że same skrzypce nie będą grały, jeżeli nie będziemy mieli ładnych smyczków. No oczywiście trzeba mieć kalafonie, trzeba mieć elementy do naprawy smyczków, można włosie było kupić. Tutaj są komplety całe, włosie czarne, włosie białe, podstawki, chwytaki. W każdym razie te wszystkie podstawki były i strunniki całe tutaj są. Oczywiście elementy do naprawy i oczywiście tak jak też zawsze musi być do strojenia, też mamy różnego typu stroiki. No później nam się pojawiają już mandoliny. Bardzo ciekawie pisze, że to są mandoliny włoskie najlepszej marki, czyli można by z tego wnioskować, że te tutaj nie są najlepszej marki. No mamy i bałałajki, tu już przechodzimy do lutni, później mamy banda. No i mamy gitary. No oczywiście jak gitary, no to też osprzęt ten związany z gitarami i futerały. No pojawiają się kolejne strunowe, czyli harfy, znaczy nie harfy, tylko w zasadzie cytry, bo to są cytry. No i tutaj już do klarnetów elementy. Tutaj mamy trochę instrumentów metalowych. No tu już się nam pojawiają bębny, kotły, werble, kaskanety, gwizdki. W każdym razie mamy kolejne, już nawet jest saksofon, cały kompletny zestaw perkusji. No mamy harmoniki ustne, pojawiają się oryginalne termosy, co też na pewno, powiedzmy, no jest to katalog, który ma niecałe 100 lat. No i oczywiście tutaj pojawiają się harmonie, no i mamy gramofony jednosprężynowe, dwusprężynowe, talerze różne, tutaj szafki do przechowywania tego. No mamy, tutaj akurat jest dział strun do skrzypiec, ponieważ to jest bardzo istotne i do wszelkich innych instrumentów. No tu mamy struny, latarki kieszonkowe różnych firm. Tutaj za chwilę Państwu bardzo nic nie pokażę. Proszę zobaczyć, ta firma była, miała przedstawicielstwo znanych baterii w firmie Brafa i Goldreformi. Tak wyglądały te słynne 4,5-woltowe baterie. No szkoda, że tutaj, bo pisze, że na żądanie możemy służyć najtańszą ofertą na komplety i części rowerowe, ale trzeba przyznać, że katalog w pięknym stanie, bardzo ładnie zachowany i mamy krakowską firmę, która zajmowała się handlem skrzypcami. No w tamtych czasach dużo firm się zajmowało. Tu jest na przykład katalog firmy Klingenthal, firmy Hess
i oni głównie zajmowali się instrumentami, właśnie takimi dętymi. Głównie mieli tutaj wszelkiego typu właśnie metalowe instrumenty. No, jest to katalog taki z okresu już blisko III Rzeszy. W każdym razie jest tutaj sporo tych instrumentów. No tutaj już możemy na przykład zwrócić uwagę, że pojawiają się płaszcz do fartuch, do bębna. Pojawiają się tutaj już takie znaki związane z III Rzeszą. Tutaj jest lira, ta dzwonkowa. Tu mamy też taki właśnie element ozdobny związany z tamtymi czasami. No i tutaj pojawiają się skrzypce. Tak jak w poprzednim katalogu, tych skrzypiec jest trochę. Tu proszę zwrócić uwagę, jest specjalna piła, na której można było grać. To były takie właśnie specjalne piły, na których przy pomocy smyczka można było wydobywać dźwięki. I tutaj mamy kolejne strony, gdzie są różne, różniste. Tu też taki właśnie taki modernistyczny, nowoczesny instrument w kształcie skrzypiec. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo tego. Tutaj mamy, tak jak wspomniałem, te wszystkie kolejne strunowe instrumenty. Naprawdę jest tutaj ogrom tego sprzętu wydającego dźwięki, ponieważ musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że nie każdy w domu miał radio. Oczywiście telewizji nie było, nie było internetu i w każdym domu ktoś na czymś grał. Chłopcy najczęściej grali na skrzypcach, dziewczynki grały na pianinach i to tak w przeszłości bywało. Tutaj cały taki też różnego typu akordeony, guzikówki. Naprawdę, naprawdę tego jest sporo tutaj. Okaryny i nawet obrotowa podstawa do choinki, która grała jako pozytywkę. Znowu mamy trochę gramofonów, no a tutaj jak to w każdym szanującym się katalogu, różne firmy, które powiedzmy, no chciały mieć opinię o swoich instrumentach, no to są tutaj właśnie takie listy wysyłane przez różne orkiestry, które korzystały z instrumentów firmy Hess i tutaj się reklamowały. No, jeszcze jeden katalog bardzo ciekawy, to jest firma, która bracia Schuster w Markenkirchen w Saksonii, też katalog numer 70. Są to powiedzmy ten i też cały taki mamy strony wszystkie. Tu jest akurat bardzo dużo związanych z tymi skrzypcami, ze wszelkimi instrumentami smyczkowymi. No kolejne elementy, bardzo, bardzo dużo, bardzo lubię przeglądać tego typu katalogi, ponieważ dzięki temu człowiek, jakby to powiedzieć, zapamiętuje wzrokowo różne elementy. Jak się później gdzieś na giełdzie, gdzieś na starociach coś widzi, to wtedy możemy określić, z jakiego to jest czasu. Tu na przykład, jak były robione instrumenty, to niektóre były bardzo ozdobne. Tu są tak zwane żyłki, którymi się przyozdabiało instrumenty, motywy ozdobne. Naprawdę niektóre instrumenty były bardzo, bardzo, bardzo bogate. Tutaj już będę, jak to się mówi, szedł troszeczkę szybciej, żeby nie nudzić. Tu też bardzo ciekawe, to są też, żeby określić grubość struny, grubość powiedzmy drutu, który jest używany, specjalne wzorniki do pomiaru. Tutaj są klisze do powiedzmy reklama, to są na przykład narzędzia. Też często spotykamy tego typu uchwyty, to są właśnie dla stroicieli pianin, a to są podstawki szklane, żeby pianino nie było bezpośrednio na podłodze, tylko żeby dobry rezonans był, to wtedy stoi na takich szklanych podstawach. No tutaj kolejne instrumenty, saksofony, nie? Saksofony, większe instrumenty, blaszane, mniejsze. To jest najbardziej tutaj gruby z tych wszystkich katalogów i no naprawdę, jak to się mówi, jest w nim bardzo, bardzo dużo rzeczy, a na samym końcu nawet mamy przykłady igieł do gramofonów. Skoro dzisiejsza audycja jest o skrzypcach, to chciałem Państwu dwie bardzo ciekawe rzeczy pokazać. To jest nuty na skrzypce, które należały do
Jana Pawlaczyka, kapelmistrza, to jest tutaj na tej pieczątce, ta on, że tak powiem, grał w latach 1905-1909 w miejscowości Schönbeck i to jest koło Essen w Niemczech, ale no, pisze po polsku i to jest rękopis i tutaj na przykład mamy, że te nuty zapisał 16 października 1905 roku, także mamy, jakby nie patrzeć, 115 lat i tutaj sobie zapisywał różne melodie. To są typowe zapisy dla skrzypka, różne są teksty, no są tutaj poprawki, sobie tutaj jakieś uwagi wpisywał, bardzo, bardzo to ciekawe, tu już mamy 1909 rok, tu chcę dojść do takiego jednego, tutaj co są podpisy jego i tutaj w którymś miejscu jest zapisane, że właśnie w tym Schönbecku 28 stycznia 1909 roku Jan Pawlaczyk skomponował to na dzień ślubu Czesia. I to była polka weselna i on sobie przygotował te nuty i tutaj po prostu to miał przygotowane i to jest taka pamiątka, jakby nie patrzeć, po Polakach, którzy pracowali w Niemczech, ale miał, jakby to powiedzieć, tutaj układ swoich nut do grania na skrzypcach. I kolejnym bardzo ciekawym takim przykładem związanym ze skrzypcami jest tutaj taka rękopis Paula Schuberta, koncertmeistra, tak jest opisane to. Jest to w zasadzie szkoła gry na skrzypcach, czyli tak jakby ktoś przepisał sobie podręcznik albo wypożyczał to uczniom. Tutaj jest o trzymaniu skrzypiec, o układach palcy na gryfie, jest o smyczku. Cały ciąg jest taki, to jest podzielone na różne części, także tak jakby mógł lekcje prowadzić. Tu już możliwe, że zaczynały być pierwsze dźwięki wydawane, no a tutaj już taka jest szkoła ćwiczeń, tutaj znowu jest troszeczkę tekstu, tu znowu właśnie jest o smyczku i znowu takie kolejne wprawki do ćwiczenia. Tu jest wszystko tak po kolei zrobione, żeby można było sobie ćwiczyć tą grę na skrzypcach i to jest aż do takiego miejsca, gdzie tutaj pisze fine, czyli koniec. Czyli to jest tak jakby kompletny właśnie taki podręcznik do nauki gry na skrzypcach jako rękopis przepisany. Patrząc na te tutaj wykonanie i tak dalej, również jest to z początku XX wieku. Także skrzypce zawsze mnie interesowały, mam spory zbiór ciekawych skrzypiec, a tutaj chciałem Państwu pokazać, że też bardzo ciekawym działem są katalogi firm, które zajmowały się handlem instrumentami i takie rzeczy około skrzypcowe, bo właśnie tego typu nuty, tego typu podręcznik do nauki gry na skrzypcach jest bardzo ciekawy, szczególnie, że oglądamy przedmioty, które mają dobrze ponad 100 lat. Dziękuję.